Hejka kochani, zapraszam Was dzisiaj na test nawilżającego podkładu kolagenowego. Jeśli jesteście ciekawi jak wypadnie, zapraszam do oglądania. Jest to podkład koreański, którego mamy aż 100 ml w buteleczce. Mamy do wyboru 3 odcienie, 13 jasny beż, który właśnie ja posiadam, 21 naturalny beż i 23 ciemny beż. Ja posiadam ten podkład ze strony kosmetos.pl, wszystkie oczywiście dane będziecie miały pod filmem. Na hasło też make-upowa M macie 5% zniżki na zakupy w tym sklepie, mają ciekawe produkty, także polecam Wam zajrzeć. Ale teraz do podkładu. Jego cena to jest 60 zł. Jest to podkład popularny wśród wizażystów. I z tego co wiem, oni albo używają go właśnie samodzielnie, albo dodają go do podkładów takich długotrwałych, żeby zmiękczyć ich teksturę i uzyskać właśnie wykończenie tego podkładu. Także tym bardziej jestem go ciekawa. Oczywiście jest to podkład pielęgnacyjny i teraz Wam przeczytam opis producenta. Podkład nawilżający Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15 tworzy idealne, równomierne i trwałe pokrycie, wyrównuje cerę, nadaje jej blask i świeżość. Dzięki hydrolizowanemu kolagenowi produkt nasyca skórę wilgocią na poziomie komórkowym, zwiększając jej elastyczność. Nie tworzy efektu maski, nie zatyka porów. Ogólnie ma bardzo dobre opinie. Tak jak wspominałam, ja mam odcień 13, jeszcze go słuchajcie nie dotykałam. Ma pompeczkę, także też fajnie. Zaraz sobie sprawdzimy kolor. Tak prezentuje się ta 13. Zobaczcie, ja wam tutaj może... O. Taki ładny, beżowy. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie będzie za ciemny. Bo tutaj w kamerze wydaje mi się taki, no, dość ciemny. Gąbeczka i zabieramy się za nałożenie go na połowę twarzy. Prezentuje się połówka twarzy z nałożonym podkładem. Jak widzicie, on ma takie świetliste wykończenie. Jego krycie określiłabym jako średnie. Jest bardzo przyjemny w aplikacji. To jest takie wilgotno-chłodne odczucie, tak jakbyście jakiś mocno nawilżający krem nałożyły, ale takiej ożelowej konsystencji. Normalnie czuć to nawilżenie. Bardzo przyjemne, muszę stwierdzić. Bardzo naturalnie wygląda na skórze. Tego mu się nie da zabrać. Wygląda po prostu jak druga skóra. Zrobię sobie teraz drugą połówkę twarzy i spróbujemy zbudować jego krycie. Tak wygląda cała twarz pokryta podkładem. On ma w sobie taki delikatny zapach. Taki bardzo delikatny, który czuć przy nakładaniu, ale później totalnie go już nie czuć. Także jeżeli nawet nie lubicie jakichkolwiek zapachów, to nie musicie się martwić, bo potem już go totalnie nie czuć. No, powiem Wam, że jak na razie mam pozytywne odczucia. Teraz spróbujmy sobie jeszcze nabudować to krycie, na przykład na polikach i zobaczymy, jak to się będzie miało. Podejrzewam, że będzie spoko, bo przy tych nawilżających podkładach to raczej... Nie ma problemu z budowaniem krycia. No i tutaj też absolutnie nie ma. Mało tego, on się nie nawarstwia tak, żeby na przykład pory były widoczne, a krycie się zwiększa, także fajnie. Dalej naturalnie wygląda. Mhm. Bardzo ładnie się da budować krycie. Tutaj jeszcze na to moją niedoskonałość sobie dołożę też. Dobra, i tak bym już to zostawiła, bo chcę zobaczyć, jak będzie się zachowywała ta strona w stosunku do tej, gdzie nie budowałam tego krycia. Wiecie, tutaj mam dwie warstwy, tutaj jedną i zobaczymy, jak to się będzie miało po kilku godzinach. Zrobiłam sobie tutaj taką kropkę na ręce specjalnie. Teraz pójdę dokończyć makijaż i później zobaczymy, czy ten podkład ciemnieje, bo na twarzy wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ten kolor się fajnie tak dopasował. No ale... Czas pokaże. Tak, kochani, wracam do Was już z makijażem. I na pewno będą pytania, więc stwierdziłam, że raz, że pokażę Wam, czym się malowałam, a dwa, napiszę Wam też w opisie pod filmem, bo zawsze są pytania o to, czego użyłam do makijażu, a szczerze powiedziawszy, to ja już potem nie pamiętam.
Więc do oczu użyłam tej paletki cieni Pumpkin Pies Inglota, to jest taka malutka. I makijaż oczu mam dzisiaj zupełnie prosty, naprawdę. Wszystko było z tej palety. Jeżeli chodzi o to, czym przypudrowałam buzię, to był ten puder z Eveline Wonder Match Bamboo Loose Powder, który Wam pokazywałam ostatnio w ulubieńcach. Bronzer to jak zwykle Beach Cruiser. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to użyłam taki z Wet n Wild, to jest I Met Someone. Róż to oczywiście było O2O, a na usta użyłam sobie nowość i to jest Color Up Lip Crayon z Flormaru. Za 5,69 był na wyprzedaży, wczoraj sobie kupiłam. I to jest kolor 2 Salmon, fajna. Taka satynowa, i tak pewnie ją zjem, ale nie o to chodzi, chciałam po prostu ładnie dla Was wyglądać. I tak, jeżeli chodzi o podkład, to powiem Wam tak, na razie podoba mi się bardzo. Dlatego, że ma bardzo naturalne wykończenie, daje świetne uczucie naprawdę nawilżenia. Nie wchodzi nigdzie w pory, przebija taka ładna skóra spod niego, mimo tego, iż kolor jest bardzo ładnie wyrównany. Ale troszeczkę się obawiam, że zacznę się mocno świecić. Jakoś takie, nie wiem, może dlatego, że on w nazwie ma nawilżający, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Zaczęłam go nakładać o godzinie 11, bo specjalnie patrzyłam na zegarek. Teraz jest 11:30. Bo malowałam się i klachałam przez telefon, więc trochę mi to zajęło na te pogaduszki, więc będziemy liczyć czas od tej 11. Jeżeli chodzi o produkty, jak się na niego nakładało, to powiem Wam, że nawet troszkę trzeba było uważać, bo ta skóra jest taka jakby trochę mokra. To jest dziwne, bo ona jest przypudrowana, ale mimo tego jest tak miękka i tak nawilżona, że o mało co nie zrobiłam sobie plamy bronzerem, także trzeba troszeczkę uważać. Niemniej jednak wszystko tak fajnie się stopiło, więc to znowu plus. Tak samo rozświetlacz bardzo ładnie się nałożył, zobaczcie, on to wygląda po prostu jak taka mokra, glowy skóra, super. Więc tak jak mówię, na razie jestem bardzo zadowolona. Co to jest? Serio? No i widzicie, jak podkład to wszędzie mam, jak testuję podkład, to testuję go i na włosach. No to jest hit. Nie mogę po prostu, jak ja to zrobiłam? A ja wiem, musiałam paćnąć sobie tą... Widzicie, przy okazji sobie przypomniałam, że mam paćkę na ręce. Dobra, to zaraz zniwelujemy. Timmy. Timmy ma jakieś po prostu akcje i zaczyna szczekać. Teraz sprawdźmy, czy on ciemnieje, czy nie. Czekajcie. No, chyba nie. Z tego, co widzę, to raczej nie oksyduje. No jeżeli chodzi o twarz, to też spoko, dopasował się faktycznie, mimo tego, że delikatnie go przeciągnęłam na szyję, to kolor jest jak najbardziej w porządku. Teraz sobie, Jezu, leginsy też sobie upaciłam. Brawo ja, naprawdę. Tak, to jest jak zapomnicie, że macie swatcha na ręce. Także reasumując, jestem na razie bardzo zadowolona. Zobaczcie, ta skóra tak ładnie wygląda, naprawdę. Tutaj ten rozświetlacz. Ona ma taki swój glow, jak, podobnie jak przy tym podkładzie z Belle Satin. Boję się tylko troszeczkę o tą strefę T. Będę dzisiaj też nosiła maseczkę, więc sprawdzimy, czy on się będzie przemieszczał, czy nie. Wprawdzie niedługo, bo gdzieś około godzinki. Niemniej jednak, wiecie, no, maseczka to maseczka. Zobaczymy, czy się nigdzie nie poważy pod tą maseczką. Tradycyjnie już idę sobie zrobić kawę. A Was będę update'ować, jeżeli się coś zmieni w ciągu dnia, to przyjdę w ciągu dnia, jeżeli nie, no to zobaczymy się za 8 godzin. Do zobaczenia, buziaki! Wybiła 19, czas podsumować podkład. Bardzo komfortowo mi się nosiło ten podkład przez cały dzień. W ogóle nie czułam, że mam coś na twarzy. Kiedy miałam maseczkę przez tą godzinę, no to minimalne jego ilości na tej maseczce faktycznie zostały. Niemniej jednak on w każdym miejscu na tej twarzy aktualnie jest. Jak widzicie, zachował też bronzer i no, rozświetlacz teraz miesza się z tym blaskiem w strefie T, który się mimo wszystko wyświecił. On zaczął mi się wyświecać gdzieś około godziny 16, czyli ile to będzie? 5 godzin po nałożeniu, więc myślę, że nie jest tak źle jak na nawilżający podkład i strefę moją przetłuszczającą się T. Bardzo podobnie zachowywał się jak na przykład Belle Ultra Satin albo ten Hean Natural Finish, ponieważ tak jak i tamte podkłady, on mimo tego, że się świeci, nigdzie się nie zważył. Nawet mimo tego, iż miałam maseczkę,
to nie zważył się nawet na brodzie, ani tutaj nigdzie w tych okolicach tych, jak się to nazywa tutaj, te fałdki. No te fałdki, które robią się coraz większe wraz z wiekiem. Także ja ogólnie jestem z tego podkładu naprawdę zadowolona. Cieszy mnie bardzo to, że jest on w dodatku pielęgnacyjny. Ma też SPF, więc to na jego duży plus. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja właśnie na wiosnę, ponieważ on ma takie, no, fajne dość krycie. Wyrównuje, miękko wygląda, ładnie, naturalnie na tej twarzy, więc jest to interesująca opcja, powiem Wam. I on na pewno ze mną zostanie. Zrobimy sobie jeszcze teraz test bibułki matującej, czy on zostanie jeszcze na twarzy, czy już może zejdzie z tą bibułką. Zdjęłam już nadmiar sebum bibułką matującą i tutaj powiem Wam, że no troszkę go zeszło, ale też został na twarzy. Powiedziałabym, że to tak 50 na 50. Niemniej wydaje mi się, że ta twarz nadal wygląda ok. Oprócz mojej niedoskonałości, o której może nie będziemy już dzisiaj wspominać. Według mnie jest to o tyle lepsza opcja od Belle Ultra Satin i Han Feel Natural, że po pierwsze płacimy 60 zł za 100 ml, więc stosunek ceny do ilości sami sobie odpowiedzcie. Po drugie, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko on ma ciut większe krycie niż te dwa, o których wspomniałam. No a trzecia rzecz, ma więcej tych składników pielęgnacyjnych, jak to koreańskie produkty, więc mamy makijaż od razu wraz z pielęgnacją. Czego chcieć więcej? I to tyle na dziś, bo już nagrywam tą sentencję chyba z piąty raz coś. Mózg z ustami mi dzisiaj nie współpracuje, słuchajcie. Także ja już uciekam. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, pa, pa.